Głupotą z naszej strony byłoby nie zwrócenie uwagi na bardzo dobre wyświetlenia, jakie robią icebergi na tym kanale. Skoro zatem wam się one podobają, a nam klikają, dzisiaj zapraszamy na kolejnego. Tym razem zamiast skupić się na przekrojowym przedstawieniu jakiejś konkretnej idei w branży, skupimy się wyłącznie na serii GTA. Bez zbędnego przeciągania zapraszamy was zatem do materiału o mitach i legendach tego kultowego uniwersum. A, no i nie bez powodu używam tutaj liczby mnogiej, mówiąc o nas. W tym icebergu bowiem pomoże mi Glockens, który przedstawi wam na zmianę ze mną kolejne warstwy. Zaczynajmy zatem. Iceberga rozpocznijmy mitem, który okazał się prawdą. Samochody widmo bowiem istnieją naprawdę i to w kilku grach z serii. Napotkanie samochodu bez kierowcy ma jednak niejednolite podłoże w zależności od części. W GTA 4 i GTA 5 jest to ewidentnie wynikiem błędu spawnowania się pojazdu, szczególnie w modułach multiplayer za sprawą lagów serwera. W San Andreas natomiast takie auta oficjalnie figurują w plikach gry. Popularny Glendale w kodzie ma bowiem swoje dwie wersje. Klasyczną oraz opatrzoną nazwą Glenshead. Ta druga spawnuje się w lasach Beko Beyond i ma kilka dziwnych właściwości, z brakiem kierowcy na czele. Poza samymi właściwościami samojezdnymi tego samochodu, nie możemy chociażby naprawiać w Paint Spray. Wśród graczy krążył także mit, jakoby te właśnie auta czasami miały zacząć nagle ścigać graczy z zamiarem zabicia ich postaci. Rzekomo stawały się one wtedy niezniszczalne i bardzo ciężko było przed nimi uciec. Nie ma na to jednak żadnych dowodów. Apartament 3C to miejsce easter egg z Vice City, nawiązujące do jednej ze scen Scarface'a. Gracz może znaleźć w nim otwartą walizkę zawierającą dwie torby towaru, a także zabryzganą krwią wannę oraz piłę łańcuchową. Te są nawiązaniem do sceny zabójstwa przyjaciela Tonego Montany. Angela Fernandez, który w filmie został zabity właśnie taką piłą. Uważa się także, że jest to miejsce zamieszkania lub występowania zabójcy z piłą łańcuchową, czyli postaci, która straszy w jednej z legend. Mieszkanie nie odgrywa żadnej roli w fabule w ukończonej wersji Vice City, ale pierwotnie miało być kryjówką, którą zdobywało się zabijając właściciela mieszkania w misji zleconej przez Sonny'ego Forelliego. Według mitu za masakrę w apartamencie 3C odpowiada właśnie Chainsaw Killer. Gracze utrzymują również, że w wersji beta można było zobaczyć cutscenkę zabójstwa przy pomocy piły, podobną właśnie do tej z człowieka z blizną. Niektórzy twierdzą nawet, że w finale i wersji nadal można w jakiś sposób uruchomić tę cutscenkę, ale nie znaleziono jej dotychczas w plikach gry. UFO, czyli niezidentyfikowany obiekt latający, to zdecydowanie ulubiony mit Rockstara. Swój największy rozkwit zawdzięcza on San Andreas, w którym gracze doszukiwali się spotka kosmitów m.in. na szczycie góry Chiliad. Pogłoski o UFO występowały już wcześniej, m.in. w Vice City, jednakże aż do piątej części, gdzie wątki pozaziemskich istot zostały oficjalnie dodane przez twórców gry w ramach kilku misji, a także wielu easter eggów, większość opowieści graczy pozostawała w sferze mitów. W piątce natomiast możecie spotkać się z obcymi, m.in. właśnie na szczycie wspomnianej góry Chiliad, w prologu znajdując zamarzniętego ksenomorfa pod mostem podczas jednej z pierwszych scen, czy chociażby w forcie Zancudo. Jest tego jeszcze więcej, jednakże ze względu na zachowanie w miarę zwięzłej formuły filmu, poprzestanę tu na ogólnych informacjach. Wielka stopa zaraz obok Pixiego i kosmitów jest jednym z najczęściej przytaczanych mitów powiązanych z GTA San Andreas. Nie ma żadnego dowodu na istnienie takowej w oryginalnej grze, jednakże według legendy grasować ona miała na terenach leśnych, szczególnie w okolicach góry Chiliad. Legendy o jej istnieniu nie ograniczają się wyłącznie do San Andreas. Gracze wierzyli bowiem, że można ją napotkać także w GTA 3, GTA 4 czy Vice City. W piątej części natomiast występowanie mitycznego stwora na terenie stanu San Andreas wykracza poza sferę legend. Faktycznie da się ją bowiem spotkać dzięki umieszczonemu w grze easter eggowi.
Pogłoski o Ratmanie sięgają swoimi korzeniami GTA 3 i powiązywanie jego postaci z Darkelem, o którym będzie trochę później jeszcze w tej warstwie. Jednakże swój peak mit miał dopiero w czwartej części. Legenda Człowieka Szczura, mutanta straszącego w kanałach Liberty City, zaczęła się, gdy w internecie pojawił się sfabrykowany screen przedstawiający rzekomą postać. Istnieje wiele poszlak sugerujących, jakoby Ratman miał faktycznie istnieć w plikach gry, a przynajmniej w samym jej uniwersum. Przede wszystkim są nimi czerwono-pomarańczowe plamy przypominające nieco krew, znajdowane w metrze oraz na dachu opuszczonego szpitala. W DLC znalazł się także segment wiadomości telewizyjnych Weasel News poświęcony doniesieniom twierdzącym, że burmistrz ma zamiar zalać metro z powodu plagi szczurów. Ponadto, jeśli gracz korzysta z komputera i wchodzi na craplist do sekcji z ofertami pracy, pojawi się ogłoszenie o ludzkich szczurach laboratoryjnych. Istnieją także pogłoski o występowaniu Ratmana w GTA V, jednakże tak samo jak w przypadku starszych gier, nie zostały one nigdy potwierdzone. Zombie Elvis to mit powstały na podstawie artykułu w gazecie Liberty Cog. Gazety te można spotkać na ulicach Liberty City w GTA 3 oraz w Vice City. Czasami na niebie zaobserwować można tam także samolot Dodo ciągnący za sobą transparent z owym nagłówkiem. Przedstawiał on, no właśnie, doniesienia o odnalezieniu zombie Elvisa, które właśnie widzicie na ekranie. Jest to nawiązanie do teorii spiskowej przeniesionej z prawdziwego świata, twierdzącej, że Presley upozorował swoją śmierć. Takie pogłoski dotyczyły wielu celebrytów, którzy odeszli na przełomie ostatnich kilkudziesięcioleci i Elvis nie był tu bynajmniej wyjątkiem. Wśród osób, którym przypisywało się takie upozorowanie, wymienić można także m.in. Tupaca, księżną Dianę czy Michaela Jacksona. Nie ma dowodów na znajdowanie się w grze samej postaci zombie Elvisa, a moderzy i osoby, które przeczesywały oficjalne pliki, nie natknęli się na żadną inną poszlakę poza owym artykułem. Wspomniany już Derkel był postacią, która została usunięta podczas prac nad Grand Theft Auto 3. Niewiele wiadomo o tej postaci, poza tym, że miał być buntownikiem dążącym do obalenia gospodarki Liberty City poprzez terroryzm. Podobno miał on również posiadać swój epizod w jakimś nieznanym miejscu w Liberty City Stories. Wiele osób uważa również, że został on ponownie przekształcony w Ratmana w GTA 4. Postać była całkiem kompletna, na przykład do jej roli dialogi nagrał Bill Fior, ale te nigdy nie zostały użyte w ostatecznej wersji gry. Jednak postać pozostaje wymieniona w napisach końcowych podręcznika Grand Theft Auto 3, jak również jej tekstura zachowała się w plikach gry. Teoretycznie został on usunięty z powodu ataków z 11 września, które miały miejsce miesiąc przed premierą gry. Tutaj takie małe ostrzeżenie ode mnie, ten punkt odnosi się bezpośrednio do zakończenia GTA V, także jeśli nie chcecie sobie tego zaspoilerować, choć gra wyszła już 8 lat temu, to przewincie. Duch Trevora to legenda zapoczątkowana przez bardzo brutalny sposób zabójstwa tej postaci przez Franklina i Michaela w jednym z zakończeń gry. Ze względu na to, jak Trevor zginął, niektórzy gracze wierzą, że jego ducha można zobaczyć w jego przyczepie w Sandy Shores, gdzie jego czerwone oczy zaglądają przez kuchenne okno. Podobno nawiedzenie ma miejsce dokładnie o 2 w nocy przez 1 sekundę. Jak na razie nie ma zbyt wielu dowodów na poparcie tego twierdzenia. Uważa się również, że jeśli gracz zobaczy ducha Trevora, jego postać natychmiast stanie w płomieniach, co jest ironicznym nawiązaniem do jego śmierci. Został w końcu oblany benzyną i podpalony. Nie znaleziono w plikach gry żadnych dowodów potwierdzających to wydarzenie. Podpunkt ten dotyczy losów jednego z pojazdów używanego przez Ballasów do niepostrzeżonego wjeżdżania na terytoria gangu Grove Street. Auto było widziane w kilku misjach, jednakże poza nimi na próżno szukać go w grze. Niektórzy twierdzą, że zostało ono później przemalowane, inni, że czasem Green Saber można pod koniec gry dalej spotkać w okolicach miasta. Istnieje także teoria ze złomowania samochodu na złomowisku Angel Pine. Nie ma jednak oficjalnego wyjaśnienia, co stało się z tym pojazdem po jego wystąpieniu we fragmentach fabularnych.
Program Epsilon jest sektą występującą w wielu odsłonach trójwymiarowych części GTA. Jest to swojego rodzaju parodia wyśmiewająca prawdziwe kulty religijne. Epsilonizm nawiązuje do religii takich jak m.in. mormonizm czy raelizm. Jest to bardzo wielowymiarowy easter egg. Nie będę się zatem skupiał na wyjaśnieniu wszystkich jego wątków, bo tylko ten jeden punkt trwałby wtedy zapewne kilkanaście minut. Nadmienię jednak, że największą ilością nawiązań sekta poszczycić się może w stanie San Andreas. Stali się oni tak popularni wśród graczy, że na forach fanowskich rozgorzały dyskusje, w których próbowano dojść m.in. do tego, jakie postaci fabularne powiązane są z tą sektą. A jednym z największych, bezpośrednio powiązanych z Epsilonem mitów jest Kiflom, postać bóstwa wyznawanego przez tą właśnie organizację, której obecności niektórzy doszukiwali się na próżno w GTA V i GTA San Andreas. Mary Beth Mabel jest gospodarzem stacji muzyki country K-Rose. Niewiele wiadomo na temat jej osoby. Faktem jest natomiast, że Mabel była sześciokrotnie zamężna. Ma też dziewięcioro dzieci. Wszyscy jej mężowie ginęli w tragicznych okolicznościach, co stało się obiektem domysłów fanów serii. Podczas swoich audycji radiowych Mary Beth czyni różne wzmianki w kierunku jej sześciu zmarłych mężów. Na przykład po All My Exes Live in Texas Mabel puentuje satyrycznie piosenkę, mówiąc: wszystkie moje ex są 6 stóp pod ziemią. Dodatkowo, podczas przełączania się pomiędzy piosenkami na K-Rose, Mary Beth czasami komentuje jedzenie surowego mięsa, w tym ludzkiego. Sugeruje to zatem, że nie tylko zamordowała swoich sześciu mężów, ale także trochę ich podjadła. Istnieje nawet pewna teoria odnośnie miejsca pochówku ciał. W północnej części hrabstwa Bone znajduje się masowy grób zawierający 6 worków z ciałami i zaparkowany w pobliżu Bobcat. Fakt, że liczba ciał odpowiada liczbie byłych Mabel oraz obecność pick-upa, o których także wspominała w audycjach reporterka, no i lokalizacja w wiejskim hrabstwie wydają się sugerować, że to ona jest odpowiedzialna za właśnie to znalezisko. Merle Abrahams, bardziej znany jako The Infinity Killer, to seryjny morderca w GTA V. Choć jego postać nigdy nie pojawiła się w samej grze, wzmianka o nim pojawia się wiele razy w trakcie rozgrywki. Abrahams jest odpowiedzialny za morderstwa nieskończoności przeprowadzone w grudniu 1999 roku, w których zamordował 8 osób i zakopał je na terenie stanu San Andreas. Jest to jeden z bardziej złożonych easter eggów w grze, a odręczne notatki Abrahamsa naprowadzające graczy na trop całej zagadki poukrywane są na terenie całej mapy. Opisują one m.in. motywacje stojące za działaniami zabójcy. LiesDemLies.net to strona internetowa poświęcona Toddowi Howardowi. LiesDemLies.net to strona internetowa w GTA 4 skupiająca się na teoriach spiskowych świata gry. Znajdziemy na niej parodię wszelakich serwisów foliarskich inspirowanych tymi prawdziwymi, skupiającymi się na tematyce iluminatów, reptilian, NWO, UFO itd. itd. Użytkownicy na forum noszą imiona słynnych mitów GTA, takich jak Chupacabra z Liberty City, Wielka Stopa z Los Santos czy Trójkąt Bermudzki z Vice City. Można powiedzieć, że jest to taki easter egg odnoszący się do easter eggów, taka trochę easter eggowa matrioszka. Eddie to jeden ze zleceniodawców misji dla Nico Bellicia w GTA 4. Pod koniec swojego wątku okazuje się on być seryjnym mordercą, który próbuje dorwać się także do głównego bohatera gry, atakując go nożem. Na stronie internetowej Liberty Tree znaleźć można artykuły opisujące morderstwa, jakie Low popełniał. Nawiązanie do tej postaci znajduje się także w piątej części, kiedy do radia dzwoni mężczyzna o tym samym nazwisku i zostaje wydrwiony przez prowadzących za posiadanie tego samego imienia, co morderca z Liberty City. Czerwony Bizon. Warstwę drugą rozpoczyna Czerwony Bizon, czyli mit z GTA 5. Pojazd ten jest częścią misji Poszukiwanie Prawdy, w której to Michael chce dołączyć do kultu Epsilon, który to pojawia się w wielu odsłonach serii.
Michael podróżuje do kanionu Raton i znajduje tam pick-upa, czerwonego bizona. Gdy zobaczy samochód, Michael zaczyna wypowiadać modlitwę do Kiflona w celu oznajmienia chęci dołączenia do kultu. Zostaje wtedy napadnięty przez dwójkę członków sekty, a następnie zostanie porwany. Obudzi się na pustyni Grand Senora i zostanie poproszony o wpłacenie $500 na konto sekty. Pojazd ten nie pojawia się nigdy więcej w grze. Jest to też jedyny przypadek, gdzie kult używa czerwonej ciężarówki. Psylon kojarzony jest odcieniem jasno-niebieskim. Red Track. Tego nie ma w Icebergu, ale możliwe, że jest to błąd autora, ponieważ dwukrotnie umieścił na liście czerwonego bizona. Uznałem, że prawdopodobnie chodziło mu o czerwoną ciężarówkę z GTA San Andreas, Sadlera, która, podobnie jak to było w przypadku poprzedniego punktu, związana jest z kultem Epsilon. W przeciwieństwie jednak do bizona, samochód ten można znaleźć normalnie w grze. Pojazd ten jest domyślnie uszkodzony i niemożliwym jest jego naprawienie w Pay and Spray. Wrócimy jeszcze do niego na ostatniej warstwie. Pan Trenchcoat. Pan Trenchcoat. Znajduje się on tutaj, ponieważ jego zachowania są co najmniej bardzo intrygujące. W grze można usłyszeć, jak opowiada o obcych, którzy nadchodzą i że nie pozwoli im się znowu porwać. W trakcie rozmów z przechodniami sugeruje, że ma w głowie jakiś szczep. Niektórzy gracze opowiadali również o zauważeniu pana Trenchcoata, strzelającego do przechodniów w okolicy swojego domu oraz Fort Carson. Prawdopodobnie Trenchcoat cierpi jednak na alkoholizm spowodowany traumą po porwaniu przez obcych. Paranoid Cowboy. Zmieniłem tutaj trochę kolejność czytania Iceberga, ponieważ ten przypadek jest powiązany z poprzednim. Paranoid Cowboy to kolejny intrygujący NPC z GTA San Andreas. Można było go zauważyć w towarzystwie pana Trenchcoata. Przejawia on również podobne do niego zachowania. Podobnie jak pan Trenchcoat, cowboy mógł zostać porwany przez obcych i pracuje z nimi, by mordować ludzi. W praktyce jednak teoria ta jest obalona, ponieważ atakują oni gracza wyłącznie wtedy, gdy gracz użyje specjalnych kodów. Pan Kapelusz. Kolejny z szalonych znajomych z GTA San Andreas. Pan Kapelusz jest typowym łysym redneckiem, który był przyłapany na wysłuchiwaniu opowiadań pana Trenchcoata na temat obcych. Sam na ten temat jednak nigdy nic nie odpowiedział. Pan Kapelusz żyje jednak głównie na terenach lasów Shady Creeks, w których to może zaatakować gracza. Często znajdywany był w pobliżu zniszczonego Sadlera. Niektórzy gracze rzucali teoriami, według których pan Trenchcoat również spawnował się w okolicy pojazdu. Niektórzy też mówili, że Kapelusz porzuca swoje ofiary w tym samochodzie. Number Station. Radiostacja numeryczna to mit pochodzący z GTA V. Zacznę jednak od krótkiej lekcji historii, by wytłumaczyć wam, czym to jest. Jest to rodzaj krótkofalowej stacji radiowej, charakteryzującej się nietypowymi transmisjami, odczytywaniem list numerów oraz niezrozumiałymi komunikatami w alfabecie Morsa. Pojawiły się one w latach 60. XX wieku i naśladowały format używany do przesyłania danych pogodowych podczas wojny. Jak się jednak okazało, Czechosłowacja wykorzystywała to do szpiegostwa. A co to ma wspólnego z GTA? Ano to, że w trakcie gry gracz może napotkać na dwa takie komunikaty. Pierwszy ma miejsce w hrabstwie Blaine, gdy fale przechodzą z radiowych fal Los Santos do stacji z hrabstwa Blaine. A druga sytuacja jest znacznie rzadsza i ma miejsce, gdy gracz znajduje się w pobliżu niektórych obszarów góry Gordo. Wrócimy do tego jeszcze później. Trevor Mum isn't real. Wątek ten jest jedynie insynuacją fanów, jednak nie jest ona pozbawiona sensu. Pani Phillips pojawia się w jednej z misji z cyklu Nieznajomi i Dziwacy w domu Trevora. Fani wysnuli teorię, że mama Trevora tak naprawdę była halucynacją. A dlaczego? Trevor uciekał przed policją, stąd schował się w hrabstwie Blaine. Pochodzi on z miasta Ludendorff, które to wchodząc w skład North Yorktown, było oddalone o kilka tysięcy kilometrów od Los Santos. Co za tym idzie? Dlaczego Trevor miałby jej powiedzieć, gdzie ucieka? Trevor na początku rozmowy powiedział do niej, nie wiedziałem, że cię wypuścili. Więc wątpliwe, że Trevor by ją zabrał ze sobą. Wcześniej wchodząc do przyczepy, spotkał Rona, który nie powiedział Trevorowi o tym, że ktoś na niego czeka w środku. Pani Phillips nigdy też nie pojawiła się więcej w tej grze. The day that never comes. To bardzo rzadki fenomen, który gracze zgłaszali w GTA V. Mianowicie czasami, między godziną 19 a 22, słońce zajdzie normalnie i nagle nastanie 24-godzinna noc. Księżyc zaliczy w tym czasie 3 cykle po niebie
i ani razu podczas trwania tego zjawiska nie nastąpi wschód słońca. Licz ten występował jedynie w sobotę, a NPC rzekomo dziwnie się wtedy zachowywali, panikując, chodząc w kółko, unikając się, czy czasami bez powodu rozpoczynając walkę z graczem. Zwierzęta stały zmrożone, a ptaki latały niczym widząc tornado. Losowe wydarzenia się wtedy nie aktywowały. Istnieje teoria, jakoby zjawisko to było odwołaniem do efektu księżycowego. Odnosi się on do wpływu, jaki cykle księżycowe mogą mieć na zachowanie ludzi i zwierząt. Całość prawdopodobnie jednak jest fejkiem z powodu małej ilości zgłoszeń. Możliwe też, że był to jakiś bardzo rzadki glitch. Dziwny wyk. Mit ten dotyczy GTA V. Dziwne wycie można usłyszeć w okolicach góry Chiliad oraz prawdopodobnie w całym hrabstwie Blaine. Wrzuciłem tutaj film, który obrazuje to wycie w tunelu góry Chiliad, w pobliżu wejścia do lasu Paleto. Szukając jednak miejsca, z którego dochodzi wycie, nie znajdowało się nic ciekawego. Nie wiadomo, jakie zwierzę wydaje ten dźwięk, ponieważ w grze nie ma wilków, z wyjątkiem trybu Hunt the Beast GTA Online. Czasami możliwe jest usłyszenie innego rodzaju wycia, przypominającego szczekanie psa, jednak gracz może to usłyszeć w całym hrabstwie Blaine. Bezdomny kaznodzieja. Kolejny interesujący przechodzień, tym razem z GTA Vice City. Bezdomny kaznodzieja opowiada w dialogach o Biblii, wspominając o Panu, o potępieniu i o jednym wersie, którego nie wytłumaczono. Wędruje po ulicach Vice City i łowcy mitów podążali za nim, aby dowiedzieć się więcej o religii Vice City. Wspomina również o Gawinie i Zielonym Rycerzu, będącym średniowiecznym poematem powiązanym z rycerzami Okrągłego Stołu Króla Artura. Jego dialekt i akcent są trudne do określenia, stąd nadal nie ukończono zapisywania całego transkryptu jego rozmów. Wspomina również o Lee, który jest jedną z postaci z GTA Vice City. Nie znaleziono jednak, w jaki sposób postać ta jest powiązana z bezdomnym kaznodzieją. Suicidal Worker. Mit odnoszący się do GTA Vice City. Dotyczy on pracownika dostawczej firmy Spant Express, która później zostaje zamknięta w wyniku zniszczeń spowodowanych przez Tomiego Versetiego w misji zamieszki. W trakcie misji w Phnom Penh 86, w której to Tommy leci razem z Lancem Vance'em helikopterem na wyspę Prawn, przelatując pod mostem łączącym obie wyspy Vice City, gracz, patrząc za siebie, może zauważyć NPC skoczącego z mostu do wody. Są trzy teorie dotyczące tej postaci. Pierwszą jest odniesienie do misji zamieszki, w wyniku której firma, w której pracował, została zamknięta i NPC stracił pracę. Inną teorią jest dodanie go wyłącznie po to, by gracz miał na co popatrzeć w trakcie lotu. Ostatnią jest zwykły glitch, który objawił się złym spawnem postaci, w wyniku czego spadł do wody. Junkyard Cabin. Przyznam szczerze, że nie znalazłem sensownych informacji na temat tego punktu. Chodzi tutaj o pustą chatę na złomowisku w Vice City, która wygląda na opuszczoną. Internauci wprawdzie snuli teorię, jakoby było to schronienie uchodźców, ale nie znalazłem sensownych uzasadnień tej teorii. Innym z pomysłów na znaczenie tej chatki jest to, że mieszkałby w niej słynny morderca z apartamentu 3C, na co wskazać miały jakieś zmodyfikowane pliki gry. Nie ma sensu się nad tym rozwodzić, skoro nie znalazłem żadnych ciekawych informacji, więc chodźmy dalej. Jeśli ktoś z Was słyszał o tym coś ciekawego, to dajcie znać w komentarzu. Liberty Souls FM jest stacją radiową w GTA 3, która ostatecznie nie znalazła się w grze. Pomimo tego reklamy ich audycji oraz logo przedstawiające postać z afro na głowie rozsiane są w prawie każdym zakątku miasta. Niewiadome są powody usunięcia stacji radiowej z ostatecznej wersji. Kolejny niewyjaśniony element trójki. Widzicie, jeśli staniemy w pobliżu mieszkania w Hepburn Heights, usłyszeć możemy czasami niski, lekko growlujący głos dobiegający z jego wnętrza. Nie da się zrozumieć, co on mówi, a raczej krzyczy, przez co powstała teoria, jakoby miał on należeć do osoby opętanej przez demona, ponieważ wiele osób właśnie opętanych przez demony rzekomo mówi językami, których wcześniej nie znała, ani nie występowały one w jej otoczeniu. Potrafią one także wydawać z siebie całkowicie nieprzypominające języka krzyki.
Oczywiście, o ile założymy, że nie są to po prostu osoby chore psychicznie. Obszar występowania dźwięku jest przypadkowo w posiadaniu gangu Diablos, co dodatkowo rozbudziło wyobraźnię graczy. Czerwony Most to niewielkich rozmiarów mostek znajdujący się na południe od złomowiska Vice City i nawiedzonej haitańskiej fabryki narkotyków. Został on stworzony przez deweloperów z nieznanych powodów, choć najbardziej racjonalnym wyjaśnieniem byłoby to, że twórcy gry chcieli skrócić dzięki niemu drogę na tyły Little Haiti samemu graczowi. Gracze jednak wysnuli teorię, jakoby miał on służyć władzom do przemytu narkotyków. Nie ma to żadnego potwierdzenia w lore gry. Opuszczona hiszpańska kawiarnia. To kryptonim, jaką gracze nadali kawiarni na Prone Island w Vice City, która została zamknięta z nieznanych powodów. Jedynymi pozostałościami sugerującymi jej istnienie są podarte reklamy na budynku z logo kawiarni oraz tekstem w języku hiszpańskim. Cały tekst jest bardzo niewyraźny, ukrywając nazwę dla publiczności, ale wewnętrzne przeszukiwanie plików ujawniło, że tekstury i pliki budynku były w rzeczywistości nazwane café. Powstała zatem teoria spiskowa, jakoby miał pojawić się w niej Jeff the Killer, postać mordercy, który rzekomo miał grasować na terenach Vice City. Nie ma to ani sensu, ani dowodów, jednakże na forach fanowskich niektórzy gracze ciągle poruszali tę kwestię. Informatorzy policyjni to przypadkowi przechodnie w GTA Vice City, którzy udzielają informacji policji na ulicach. Na początku psiarze i przypadkowy przechodzeń przechadzają się przez chwilę w tej samej okolicy, po czym bardzo szybko spotykają się i zamieniają kilka słów na temat przestępców. Wkrótce potem znikają z tego obszaru. Mówi się podobno, że są oni związani z Enforcement Nexus, czyli rzekomą siatką policyjnych szpiegów działających na terenie miasta. Rockstar nie odniósł się jednak w żaden sposób do tego mitu. Giorgio Forelli był włosko-amerykańskim kuzynem zmarłego bossa mafii Sennego Forelli. Sam Giorgio nadzorował kilka syndykatów rodziny Forelli w Vice City i Liberty City. Gangster nie pojawia się fizycznie w grze, ale jest często wspominany. Uważa się, że Giorgio był odpowiedzialny za kilka mafijnych porachunków w Vice City. Między innymi podczas rozmowy z Tonym Velchettim w jednej z cutscenek, Ken mówi mu, że jego zdaniem niektórzy z włoskich braci Tomiego przyszli założyć mu cementowe buty. Przez to przyjęło się wśród graczy, że to morderstwo jest rzeczywiście występkiem rodziny Forelli. Wracamy do apartamentu 3C z pierwszej warstwy, a konkretnie do auta zaparkowanego pod nim. Pojazd ten jest prawdopodobnie nawiązaniem do samochodu występującego w Człowieku z Blizną. Istnieje również przypuszczenie, że pojazd miał być użyty do misji, którą miał zlecać Sonny Forelli, a która dotyczyła właśnie mieszkania 3C w wersji beta gry. Jednakże, jak już mówiłem, ta misja ani żadne fabularne elementy powiązane z apartamentem 3C nie pojawiły się w ostatecznej wersji. Postać Leonory Johnson to nawiązanie do niewyjaśnionego morderstwa Elizabeth Short, zwanej przez prasę Czarną Dalią. Okoliczności jej śmierci oraz wysoka brutalność są przedmiotem wielu domysłów, spekulacji i trwałym elementem amerykańskiej kultury masowej. W uniwersum GTA V przedstawiono aktorkę Leonorę Johnson, która została zamordowana w podobny sposób przez Petera Dreyfusa w 1975 roku. W grze gracz mógł natrafić na ślady tego morderstwa, wchodząc na stronę whokilledleonorajohnson.com i według tej strony pojawiła się nawet pornograficzna wersja jej zabójstwa wyprodukowana w 1984 roku. W GTA V znajduje się podejrzana grupa agentów FIB na pustyni Grand Senora przy satelitach. Stoją oni przy dwóch samochodach, podczas gdy różni naukowcy rozmawiają ze sobą na boku. Gdy tylko zbyt długo będziemy przebywać w okolicy pracujących naukowców lub zaatakujemy któregoś z nich, agenci FIB odpowiedzą kontratakiem. Możliwe, że jest to powiązane w jakimś stopniu z aktywnością obcych, ponieważ satelity skierowane są w stronę Fortu Zancudo.
Istnieje też możliwość, że satelity te są powodem istnienia wspomnianych na poprzedniej warstwie przez Kosa tajemniczych wiadomości w radiostacji numerycznej. Komunikaty mogą być przesyłane między agentami a obcymi. Nie znalazłem nic o ukrytym Kabi, ale prawdopodobnie była to literówka popełniona przez autora Iceberga na Reddicie i chodziło o Kadiego, małego Meleksa używanego do jazdy po polach golfowych. Mit ten dotyczy GTA Vice City i mówi o Kadim ukrytym w krzakach niedaleko nawiedzonej latarni. Najpopularniejsza teoria dotycząca jego ulokowania w tym miejscu głosi, że pojazd ten miał pomóc graczowi wykonać jedną z misji rozwałki ulokowanej w tej okolicy. The Cake. Czwartą warstwę rozpoczynamy GTA 5. The Cake to niezidentyfikowana kreatura zlokalizowana w Bishop's Vitefe, czyli muzeum w Los Santos. Według plakatu z muzeum, jedyne co wiadomo o tej istocie, to to, że jest hybrydą pół krowy, pół węża. The Cake pojawia się razem z innym stworzeniem zwanym iFish, które jest częścią wystawy Freak Show. Prawdopodobieństwo wystąpienia tej istoty w grze jest raczej niskie, ponieważ uznaje się, że może być to jedynie chwyt reklamowy muzeum. Posyst Daktak. Opętany Daktak to mit z GTA 5. Pierwszy opowiedział o nim youtuber o nicku Maniacal Midget w lutym 2015 roku. Chodzi tutaj o biały pojazd załadunkowy z lotniska Los Santos. Pojazd ten wyjechał z niego nocą, co jest niezbyt prawdopodobnym zdarzeniem ze względu na jego niewyjeżdżanie poza obszar lotniska. Gracz podążał za nim przez długi czas i mógł zauważyć, że pojazd poruszał się nietypowo, przede wszystkim agresywnie w stosunku do reszty ruchu drogowego. Jego zachowania mają jednak sens, więc wykluczono zbugowanie postaci. YouTuber na końcu filmu w końcu dał radę zatrzymać pojazd tak, że ten nie mógł dalej ruszyć. Kierowca pojazdu wyszedł i zaatakował gracza, a po chwili uspokoił się i zaczął zachowywać jak normalny NPC, który wrócił do pojazdu. Nie wiadomo, co spowodowało takie zachowanie. Black Triangles. Niezidentyfikowany obiekt latający w GTA 4. Na niebie nad Liberty City często można było zauważyć obiekty wykreślające czarny trójkąt, co rozbudzało wyobraźnię graczy. Zazwyczaj po zauważeniu znajdowały się ciągle w tym samym miejscu, jednak zdarzyły się również przypadki takich, które się poruszały. Możliwe jednak, że całość nie jest jakimś mitem Rockstara, a zwykłym przypadkiem. Twórcy chcieli zadbać o przedstawienie sporego ruchu na niebie, stąd możliwe, że przypadkowo trzy pojazdy latające się tak ułożyły. Inna teoria dotyczy problemu ze strony użytkownika, który to mógł natrafić na problem z renderowaniem gry albo na jakiś inny błąd związany ze swoim oprogramowaniem, co mogło spowodować znikanie pewnych obiektów na niebie i tworzenie czarnych plam, które mogli niektórzy uznawać za UFO. Wirok. Wirok to mit z GTA Vice City i Vice City Stories. Waszym pierwszym skojarzeniem pewnie była stacja Wirok i nic z tym dziwnego, wszak brzmią podobnie. Wirok to jednak także podobny do sępa Demon z fantazji RPG Dungeons and Dragons, które było szalenie popularne w latach 80. Logo Wirok zawiera sępa jako maskotkę. Prawdopodobnie Rockstar wykorzystał nazwę tego demona, by stworzyć nazwę stacji, ponieważ muzyka heavy metalowa i Dungeons and Dragons były uważane za wrota do szatańskich zachowań, a jak wiemy, Rockstar w swoich grach bardzo lubi wyśmiewać trendy z czasów, w których osadzona była gra. Pierwszy o tym micie wspomniał użytkownik Lenster na portalu NeoSeeker. Nie sposób jednak potwierdzić tego mitu. Wirok nie występuje w grze, jednak całość historii według mnie ma sporo sensu. Automatic Moving Vehicles. Nie znalazłem na ten temat nic ciekawego. Widzicie, wielokrotnie w grach serii GTA zdarzały się przypadki, gdy samochód nie zawierał kierowcy i z tego powodu powstał m.in. mit o samochodach duchach, o którym wspomniał Kruk w pierwszej warstwie. Przypadki te można oczywiście tłumaczyć glitchem. Ghost Stockade. Mit dotyczący GTA 5. Odnosi się on do glitcha, który skutkuje pojawieniem się Stockade bez kierowcy w okolicach Rockford Hills. Samochód ten będzie jeździł po mapie normalnie, jednak gdy gracz jest poszukiwany przez policję, Stockade czasami będzie powodował chaos na ulicach. Gdy gracz przestanie być poszukiwany, pojazd się uspokaja. FIB Agents at Chansky Passage. Punkt ten pochodzi z GTA 5 i został udowodniony. Dotyczy on grupy agentów FIB, którzy pojawiają się przy małej szopie przy ulicy Chansky Passage w hrabstwie Blaine. Szopa ta wyposażona jest w sprzęt monitorujący, czy też anteny satelitarne, więc można uznać, że jest ona tajną kryjówką. Zazwyczaj znajdują się przy niej pracownicy budowlani, jednak czasami można tam spotkać agentów FIB, którzy zaatakują gracza, jeśli ten będzie kręcił się tam zbyt długo.
istnieje teoria, że szpiegują pobliskie Human Labs, w którym to była jedna z misji w grze, gdzie FIB pomagało Michaelowi się do niego włamać. The Quantum Man. Mit ten odnosi się do Człowieka Witruwiańskiego autorstwa Leonardo da Vinci. Po premierze GTA Online pojawiły się fotografie Człowieka Witruwiańskiego w niektórych telewizorach hrabstwa Blaine, przedstawiając człowieka ułożonego na mapie hrabstwa, co widać w tej chwili na ekranie. Skąd jednak przydomek Quantum Man? Zdjęcia na Rockstar Games Social Club opublikował użytkownik o niku Quantum Anguli, co po łacinie odnosi się do kwanta, najmniejszej porcji energii, jaką może mieć lub o jaką może się zmienić dana wielkość fizyczna. Ciężko jednak powiedzieć o tym coś więcej, do dziś nie wytłumaczono tego mitu, a społeczność graczy nawet nie do końca wie, czegoż ma szukać. Distant Eyes to stary mit, który z rzadka wspominany jest na niektórych forach GTA 3. Gracze donoszą, że widzieli coś, co wydaje się być parą świecących, żółtych oczu, które obserwują gracza z daleka w morzu. Wyglądać to mogło trochę jak nawiązanie do twórczości Howarda Phillipsa Lovecrafta, jednak dzisiaj niewiele się już o tym mówi. Nie odnaleziono żadnych dowodów na istnienie posiadacza owej pary oczu, więc jest to prawdopodobnie jakiś troll. Brown Sabre to auto z GTA Vice City, które za sprawą pewnego buga odkrytego przez graczy przeszukujących pliki gry powiązywane jest z postacią Chainsaw Killera. Pojazd jest bowiem uwięziony w ścianie zaułka niedaleko domniemanej lokacji przebywania zabójcy. Przemawiać za tym miał fakt, że Sabre znajdowany jest w nienaruszonym stanie. Próby wyciągnięcia auta ze ściany kończą się jego uszkodzeniem. Bardziej autentycznym wyjaśnieniem tego incydentu może być fakt, że ściana ta jest lekko wydrążona, co oznacza, że każdy samochód, który na nią wpadnie, zostaje uwięziony w jej przedniej części. A resztę robi już fizyka i silnik gry. Tajemnica opiera się na serii dziwnych wydarzeń, które mają miejsce na plaży Vice Beach w GTA Vice City Stories. Jak wynika z nagrań, po rozpoczęciu rozwałki na plaży, biegnący piesi zostają uwięzieni pod piaskiem. Te zdarzenia tłumaczy się za pomocą glitchy lub błędów w geografii poziomu. Inny bug, na jaki czasem można tam natrafić, sprawia, że jeśli gracz zastrzeli jednego z przechodniów na plaży, to inni piesi zostają automatycznie zabici. Czasami też wiele zgonów następuje losowo w tym samym miejscu bez żadnego możliwego wyjaśnienia. Powód występowania błędów nie został jeszcze wyjaśniony. Mit ten swoją genezę ma w doniesieniach o zauważeniu dziwnego osobnika w korytarzach Pole Position Club, które są rzadko używane przez ludzi. Doniesienia te były wielokrotnie sprawdzane, ale nie znaleziono żadnych dowodów, które mogłyby je potwierdzić. Później wywnioskowano, że zrobienie rozruby w klubie i zamordowanie klubowiczów może spowodować, że jeden z przechodniów podbiegnie w stronę korytarza i stanie w miejscu, sprawiając tym samym wrażenie ducha. Przez to mit uznawany jest za nieprawdziwy, ale spowodowany błędną interpretacją glitcha. W Vercetti Estate pod basenem znajduje się podziemna komnata, do której gracz może się dostać za pomocą dowolnego modu pozwalającego mu na tymczasowe zdjęcie kolizji i wniknięcie pod mapę. Prawdopodobnie stworzona ona została przez deweloperów celem łatwego tworzenia odbić w obszarze basenu, ponieważ kolumny i łuki w komorze idealnie pasują do tych w pomieszczeniu z basenem. Black Pony to rzadka alternatywna wersja furgonetki Pony w Vice City. Samochód można zobaczyć tylko podczas misji Lucens, która rozgrywa się na terenie magazynu fabryki lodów. Fakt ten sprawił, że stał się on identyfikowany z Pogo the Clown, rzekomo zabójczym klaunem straszącym na terenie fabryki lodów. Mit ten jest oczywiście nieprawdopodobny, ponieważ Black Pony tak naprawdę jest autem używanym przez mafię. Nie da się spotkać tego modelu samochodu w czarnym kolorze nigdzie indziej, poza wspomnianą misją. Wszystko widzące oko jest oczywiście odwołaniem do symbolu Illuminati, który wielokrotnie pojawia się w GTA V jako easter egg. Symbol wolnomularzy jest związany m.in. z tajemniczą mapą na górze Chiliad czy wątkiem kosmitów.
Możemy go spotkać także w domu Franklina, wewnątrz posiadłości Lestera, czy też w Galileo Observatory, gdzie pojawia się w cieniu rzucanym przez pomnik stojący przed budynkiem, tworząc kształt wszechwiedzącego oka. Warto tutaj wspomnieć, że zagadka góry Chiliad, z którą powiązany jest symbol, do dziś nie została rozwiązana, więc nieznane jest graczom do końca znaczenie tego easter egga. Seria GTA miała mnóstwo wyciętej treści, jednakże ja, kiedy słyszę o wyciętej grze, od razu myślę o jednym: Hot Coffee Mod. Jest to modyfikacja do GTA San Andreas odblokowująca usuniętą przez deweloperów z oryginalnej wersji gry minigierkę erotyczną. Jeśli oglądaliście naszego poprzedniego iceberga, na pewno już o tym słyszeliście. Była ona powodem licznych problemów Rockstara, takich jak m.in. oburzeni rodzice, zmiana klasyfikacji wiekowej, czy nawet znikanie gry ze sklepowych półek. Phantom Files. Zaczynamy ostatnią warstwę tego iceberga. Jedną z najpopularniejszych metod graczy na weryfikację mitów jest przeglądanie plików gry w celu znalezienia jakiejś wskazówki na umieszczenie takiego elementu w grze. Często jednak takie rozwiązanie nie przynosiło jakiejkolwiek odpowiedzi. Gracze zaczęli wierzyć, że Rockstar celowo ukrywa pliki lub nieprawidłowo je nazywa w celu zmylenia graczy. Niektórzy uważają tę teorię jednak za mało prawdopodobną, nie sądząc, by Rockstar był w stanie ukryć pliki gry tak, że tylko gra byłaby w stanie je wykrywać. Red County Truck Terminal. Terminal ten jest opuszczonym przystankiem tirów zlokalizowanym w Blueberry w San Andreas. Kiedyś był to centralny punkt dostaw Red County, jednak lokacja ta została zamknięta z nieznanych powodów. Piesi starają się unikać tej lokacji, a gracze wierzą, że może mieć to związek z kultem Epsilon. Uzasadnieniem jest samo ulokowanie tego miejsca. Blueberry uznawane jest za jedno z intensywniejszych miejsc działania kultu San Andreas. W nocy w tym budynku pojawia się niebieskie światło, uznawane za ten sam kolor, z jakiego korzysta kult Epsilon. Inną wskazówką jest znak znajdujący się przy wjeździe na teren budynku. Nietypowy styl sugeruje, że całość nazywa się Red Truck County Terminal, co odnosi się może do czerwonej ciężarówki rekrutującej wiernych do kultu Epsilon, wspomnianej wcześniej w tym filmie. Kolejną z ciekawostek jest to, że dach tego budynku jest jedną z nielicznych lokacji, z których widać w pełni most powiązany z tajemnicą Blueberry, dotyczącą emisji niebieskiego światła w miejscach uznawanych za powiązane z kultem Epsilon. Tajemniczości dodaje też samo ulokowanie Blueberry na mapie. Jej współrzędne to 000. GTA 1 02 04 96 Build. Każdy iceberg ma jakiś build, który prawdopodobnie nie istnieje. Tak podał nawet sam autor tego iceberga. Możliwe, że tak naprawdę chodziło mu o wczesny koncept pierwszego GTA, zwany Race and Chase. Tytuł ten miał być grą z otwartym światem, w której gracz miał wcielić się w rolę policjanta lub złodzieja, a sam tytuł miał zawierać różne tryby gry, takie jak wyścigi czy pościgi policyjne. Podobnie jak pierwsze odsłony serii GTA, tytuł ten miał być przedstawiony w popularnej w tamtych czasach perspektywie izometrycznej. Sama gra miała składać się z kilku miast, do których gracz mógł swobodnie podróżować. Brzmi znajomo, prawda? Po wielu zmianach Race and Chase wyewoluowało w pierwszą odsłonę kultowej serii GTA w roku 1997. Panic in the Woods. To ciekawy fenomen z GTA 5. Według niego, gdy gracz będzie znajdował się w nocy w lasach San Andreas, będzie mógł usłyszeć nagle wysoki, brzęczący dźwięk, podobny do szumu. Słysząc go, zdrowie postaci zacznie stopniowo spadać. Po powrocie do cywilizacji, sytuacja wracała do normy. Mówi się, że to uczucie paniki jest nawiązaniem do greckiego boga Pan, będącego opiekuńczym bogiem lasów i pól. Istnieją teorie tłumaczące to zjawisko. Dźwięk to prawdopodobnie jakiś zgliczowany plik, który albo jest uszkodzony, albo zawiera niewykorzystany w grze dźwięk otoczenia, który nie powinien grać w tym momencie, co tłumaczy ciszę, która podobno pojawia się przed tym zjawiskiem. Jeśli chodzi o spadający poziom zdrowia, to prawdopodobnie chodzi o glitch spowodowany jakimś niewykorzystanym plikiem albo zepsutym plikiem odpowiadającym za poziom zdrowia. Circle of Death. Iceberga kończymy GTA Vice City. Na wstępie gry ukazane jest morderstwo Victora Vance'a, protagonisty GTA Vice City Stories. W akcji tej doszło do nieudanej transakcji narkotykowej w dokach Viceport. Wiele osób zaczęło zgłaszać tam spotykanie ducha Victora. W pobliżu miejsca jego śmierci wielu przechodniów gromadzi się w kręgu, stojąc nieruchomo
czasami rozmawiając z niewidzialną istotą. Zjawisko to nazwano kręgiem śmierci, odnosząc się do magicznego kręgu używanego przez czarnych magów w celu stworzenia tarczy obronnej między przywołaną przez nich duszą, a ich fizycznym ja. Tą przywołaną duszą miałby być Victor Vance. Możliwe, że wiedźmy Coven wykorzystują swoich wiernych oraz przechodniów, by przywołać ducha Victora. Jako iż wiedźmy Coven również są mitem, ciężko całość w jakikolwiek sposób potwierdzić. O ich istnieniu wspomniano jedynie w radiu Kitchat. Gdy zaproszono Getsy Manae, jedną z wiedźm, na wywiad z okazji promocji swojej książki I'm Loving the Coven. Całość może jednak być po prostu usterką złego zachowania przechodniów. I na tym kończymy tego iceberga. Wiemy, że nie pojawiło się tutaj wszystkie znane z gier mity, a jedynie kilkadziesiąt wyselekcjonowanych, jednak chcieliśmy zachować tutaj spójność i w miarę zwięzły format. Możliwe, że do tematu jeszcze powrócimy. Jeśli podobał Wam się film, zachęcam do zostawienia suba na kanale oraz łapki w górę. Do usłyszenia.